Kilkaset osób wysłuchało wykładów przygotowanych na sesję popularno-naukową, która odbyła się w brzeskim magistracie. Wykłady wygłosili profesorowie i ludzie świata nauki, którzy od dawna zajmują się badaniami najdawniejszych i tych bardziej współczesnych dziejów miasta. Pierwsza wzmianka historyczna o Brzesku pochodzi z końca XIV wieku i jest treścią dokumentu spisanego w Krakowie w dniu 26 stycznia 1385 roku. Na jego mocy Jadwiga, królowa Polski, nadaje Stytkowi, wojewodzie krakowskiemu, prawo magdeburskie dla jego miast. W chwili nadania praw miejskich Brzesko było już najprawdopodobniej osadą. Sesja zakończyła się prezentacją najnowszej publikacji wydanej przez Urząd Miejski zatytułowanej Brzesko i okolice, której autorem jest Jerzy Wyczesany.